Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj chciałam zacząć od tego... Ach, nie, znowu mam kłaki. Chciałam wam opowiedzieć o tej szczotce Tangle Teaser do modelowania włosów. Przed chwilą je suszyłam. Jak widzicie, nie wiem czy w tym świetle zobaczycie, ale ona daje taki efekt takich bardzo ładnych, wygładzonych włosów. Coś jak po prostownicy. Tylko że też nie są takie klapnięte, niestety tu nie jest. Słabe trochę światło. O, widzicie, one są takie mega. No tak jak nie wiem, po prostu w nic. Takie super proste, ładne, wygładzone, lejące się. No naprawdę widać. Widać ten efekt. To nie jest ściema, że ona nic nie robi. Jedyne co, to tam jest napisane, że ona przyspiesza wysychanie. I ja ją teraz używałam jej teraz po raz drugi. I po raz pierwszy zaczęłam suszyć włosy tak od takich totalnie mokrych włosów, przed chwilą mytych, osuszonych tylko ręcznikiem. I trwało to dużo dłużej, niż bym je suszyła zwykłym Tangle Teaserem, czy po prostu samą suszarką. Więc teraz pozwoliłam im trochę wyschnąć, jak były wilgotne, to dokończyłam. Ona jest bardzo... Te włosy są sztywne, tak? W Tangle Teaserze te włoski są takie mięciutkie i nawet Tomek, który ma krótkie włosy, on lubi się nią czesać i tak, to jest aż taki masaż dla włosów, to jest przyjemne. To jest mega nieprzyjemne. To aż boli, bo to jest takie mega sztywne, jakbyście się, no nie wiem, czymś uderzały w czaszkę. Więc to jest w ogóle szczotka tylko dla włosów takich jak moje albo dłuższych, bo tak naprawdę tutaj nic nie zdziałacie przy tym, tylko właściwie od tego momentu, gdzie wiecie, te włosy są takie tutaj dędające, to można coś zrobić. Także dla takich krótkich, półdługich włosów to ja uważam, że bez sensu w ogóle, nie, myślę, że strata pieniędzy. Ale tutaj no faktycznie fajnie się to suszy i jak już są takie troszeczkę podeschnięte, to faktycznie szybko się to suszy i fajnie. No fajnie naprawdę te włosy wyglądają, jestem zadowolona i faktycznie to działa. Nie wiem na jakiej zasadzie, nie wiem jak to jest, ale daje ta szczotka faktycznie takie fajne wygładzenie i ładnie to, naprawdę ładnie to wygląda. Karta mi się skończyła, musiałam coś pokasować, ale wracam do was. Także ta szczotka naprawdę spoko, będę jej używać. Zresztą no, Tangle Teaser jest mi po prostu ulubieniec. Nie ma nic lepszego do rozczesywania włosów. Uwielbiam. Druga rzecz, którą mam na paznokciach, to jest mój nowy lakier z tego unboxingu w szczepie i to jest Essie in the Cabana. Tak wygląda. Fajnie mi pasuje do tych wszystkich różowych, kolorowych rzeczy. Podoba mi się, że właśnie nie jest taki turkusowy, nie jest miętowy, taki jest pomiędzy. Podoba mi się. I pytałam was w tym właśnie unboxingu o propos olejków. I mówiłam wam wczoraj we vlogu, że będę nakładać olejek na włosy. I nałożyłam, co ja nałożyłam? Olejek z makadamia nałożyłam na włosy. I nałożyłam go tylko tutaj odtąd, bo się bałam, wiecie, tutaj pod prysznicami są przyciski i ta woda leci takim bardzo małym strumieniem. Się bałam, że potem nie domyję tych włosów, więc nałożyłam tylko od dołu. Ale nie widzę jakiegoś. Powiem wam, że po migdałowym oleju moje włosy lepiej wygląda, po kokosowym oleju lepiej wyglądają. Właściwie tak jakbym nic nie miała na tych włosach. Nie widzę żadnej różnicy. Także, no nie wiem. Może za mało, może nie wiem. Nie przetłuściły mi, nie są przetłuszczone, nie są obciążone, ale nie widzę jakiejś większej różnicy, żeby jakoś przepięknie wyglądały. Natomiast nałożyłam sobie ten olej z awokado na twarz wczoraj na noc. I tu jest napisane, że głównie działa przeciwalergicznie oraz przeciwzapalnie, doskonale radzi sobie z problematycznymi skórami, które wymagają delikatnej pielęgnacji, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia. I powiem wam, że nawet ładnie się wpłonął, nie musiałam go ścierać, nie miałam takiej tłustej buzi, bo bałam się, że to nałożę i wiecie, położę się na poduszkę i będę miała wszystko tłuste i właśnie te włosy mi się przykleją, nie. Ładnie się wchłonął i rano skóra była fajnie nawilżona. No to nie jest taki efekt jak po jakimś takim dobrym kremie, bo jednak ta skóra jest wtedy taka napięta, no i to zupełnie inaczej wygląda, ale efekt nawilżenia na pewno był fajny.
Także myślę, że będę go używać raz na jakiś czas. Przez to, że on się tak fajnie wchłonął, to myślę, że można go delikatnie osuszyć chusteczką i potem jeszcze nałożyć na to pielęgnację. I skusiłam się tutaj na tym, na tym oleju ze słodkich migdałów jest napisane, że jest to jest delikatnym olejem, więc może być stosowany nawet u dzieci. I nałożyłam go sobie trochę pod oczy, żeby nawilżyć skórę oczu i fantastycznie się sprawdził. Naprawdę była pięknie nawilżona, więc jako taka maseczka pod oczy i nic mi się nie stało. Moje oczy są wrażliwe i źle reagują na wiele rzeczy, to po prostu tu mi się nic nie stało. No też wiadomo, daleko od spojówki, nie jakoś wiecie tutaj blisko i powiem wam, że dało radę, także także fajnie i chciałam wam zrobić właśnie taki update a propos tych rzeczy, o których mówiłam, ale słuchaj, poczekaj. Tak, a my już idziemy albo się przejść na spacer, albo na rower, jeszcze nie wiem. Pogoda się zrobiła znowu ładna. Widzicie? Nie jest może to jakiś super plażing, bo jest bardzo mokro, bo padało w nocy i nad ranem, ale jest na tyle fajnie ciepło, że można się gdzieś iść przejść, także my Sushi idziemy na spacer? Tak, tak, przejdziemy się, Sushi się zgadza. Pokażę wam jeszcze, co mam na sobie, jeżeli mi się uda. Sushi, a ty znowu nogę wiesz. Rękawa. Więc tak, tradycyjnie moja koszulka z H&M i mam pod nią turkusowy stanik, bo nie mam czarnego, czystego w każdym razie. To jest szara bluza z Roxy, ja ją wam pokazywałam w holu i do tego nie, muszę wam to jakoś inaczej pokazać, czekajcie. O, tak będzie widać. Pytaliście mnie w ostatnim outfitie, jak Tomek stwierdził, że są obrzygane spodnie, to są leginsy z Tesco i to są zwykłe leginsy do biegania czy tam do fitnessu. Ja bardzo takie chciałam i szukałam długo takich z Nike'a czy tam jakichś innych firm, ale wszystkie były mega, mega drogie i tak wiecie, tylko na hel i chciałam coś takiego i podoba mi się, bo można je mieszać z jakimiś innymi wzorkami. Do tego mam te moje buty, jakoś się nazywam Native i jak widzieliście w poprzednim vlogu, też sobie mogłam pomieszać z innymi wzorkami, fajnie to wygląda. Takie ciapki, nie wiadomo co, ale są fajne. Tutaj one po prostu mają taką wysoką gumę, no tak jak zwykłe takie leginsy do fitnessu czy do ćwiczeń czy coś, i były w promocji chyba za, nie wiem, 40 zł czy coś takiego, więc w ogóle już jakiś czas temu przed wyjazdem kupowałam, ale możecie zobaczyć. Może jeszcze będą, w ogóle widziałam, że jest fajna kolekcja do fitnessu w Tesco, także zobaczcie sobie, no i taki mój outfit, ciężko mi to pokazać. No i tak idziemy się z Sushi przejść. Idziemy z Sushi na spacer. Tak, Sushi, idziemy, się ogląda, jak o nim mówię, idziemy coś zjeść, ale tym razem idziemy grzecznie drogą tradycyjną, jak widzicie. Nie idziemy przez chmury tak zwane. O, tutaj jest nasz kemping. Jest wiatr i latają kajty dzisiaj. Miała być brzydka pogoda, jest ładnie. No to właśnie sprawdzimy pogody. Prognozy pogody na felu. Jeszcze nigdy nie wiadomo. Jest całkiem ładnie. Może ten wiatr jest na tyle chłodny, że jakoś nie jest super upalnie. Ale nie pada. Świeci słońce, jest ciepło, a to już na helu naprawdę dużo. To już naprawdę oznacza dobrą pogodę. Jest tu pomidorowa. Najlepsza zupa na świecie. Sushi, a ty jak tam? Jest ok? Wow, jak dziwnie tutaj biało wyglądam. No nieważne. Wróciłyśmy z obiadu. Byłam trochę na zewnątrz nad zatoką poczytać, ale jest taki wiatr, a tutaj ten wiatr, nie wiem, jest taki przerażający, słyszę, że po prostu za chwilę coś na mnie spadnie, albo coś, zresztą nie wiem, czy to słyszycie. To jest nasz przedsionek, tak się rusza przedsionek i cała przyczepa też się tak rusza. Tego pewnie nie czujecie, więc
nie czuję się jakoś super bezpiecznie, przymknęłam daszek, żeby nie było znowu, że kolejny urwie. Chociaż tamten był zamknięty, ale Tomek mi nie wierzy. Nieważne. I montuję, montuję wczorajszego vloga. I też czytam komentarze z dzisiejszego i dzisiaj po raz pierwszy... Może tak was tu postawię. I dzisiaj po raz pierwszy widzieliście nową czołówkę. I dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze i za ciepłe przyjęcie. Mi się bardzo podobało, więc też tak myślałam, że wam się będzie podobać. Jeszcze zakończenie będzie troszeczkę zmodyfikowane. Ale to takie drobiazgi, to zobaczycie w praniu. No, ale fajnie, że wam się podoba, bo mi się bardzo podoba ta czołówka. A i co jeszcze właśnie, to chcę wam powiedzieć. Kolejna fajna książka, którą odkryłam. Co tu? Czekajcie. Kolejna książka fajna, którą sobie kupiłam na Kindle i... Weź się kolego odpal. I chciałam wam powiedzieć... Naprawdę nie umiem go jeszcze... O! Kochaj wystarczająco dobrze. I to jest taki... Właśnie to nie jest poradnik, to jest jakby rozmowa z różnymi psychologami, pytanie, odpowiedź, pytanie na temat związków i takich... no generalnie na temat związków, ale tu nie ma jakiejś takiej, wiecie, jednej rady, że nie wiem, żeby mieć udany związek, to rób to i to i tamto, tylko no dużo fajne to jest na przykład porównanie, że wielu ludzi na przykład się rozstaje po jakimś czasie, bo stwierdza, że no już nie jest tak jak kiedyś, tak? Albo bardziej mi się podobało, jak było kiedyś. I tutaj fajnie w tej książce jest to porównane, że związek można porównać do dorastania dziecka, od momentu niemowlęctwa do dorosłości. No i to jest tak, jak najpierw jest niemowlak, który jest całkowicie zależny od matki i na początku też jest taki stan zakochania, że się po prostu stapiamy z tą drugą osobą, nie jesteśmy niezależnym bytem, tylko się zrastamy, stapiamy, nie chcemy się odrywać od siebie, wszystko to samo nam się podoba i tak dalej, i tak dalej. No ale potem dziecko dorasta i zaczyna szukać samodzielności, aż w pewnym momencie chce odejść od tych rodziców. No ale jak się, nie wiem, idzie na studia, czy żeni się, czy wychodzi za mąż i odchodzi od tych rodziców, to nie znaczy, że od nich tak naprawdę odchodzi na zawsze i przestaje ich kochać, tylko że właśnie w tej książce to jest fajnie wytłumaczone, że żeby mieć dobry związek, trzeba być oddzielnym bytem, tak? Trzeba najpierw umieć być samemu, być oddzielnym bytem, żeby właśnie się tak nie zrosnąć, bo to też nie jest do końca... To jest związek i on oczywiście może przetrwać nawet bardzo wiele lat, ale to nie jest to, co w rozumieniu psychologa jest dojrzałością, tak? I żeby stworzyć dojrzały związek, trzeba właśnie najpierw umieć odejść i być samemu i właśnie się nie zrastać, no ale też jakby, no wiadomo, wiecie, to jest temat na... dłuższą pogawędkę. W każdym razie to jest bardzo fajnie wytłumaczone i takim przystępnym językiem i lubię czytać tego typu książki, jest bardzo mądre i bardzo, bardzo wam polecam. Mam wrażenie, że teraz w każdym vlogu będę wam jakieś książki polecała, no ale Kindle mnie pochłonął i jakoś znajduję takie fajne tytuły, że muszę je z wami dzielić na bieżąco, bo wiem, że potem o tym zapomnę po prostu. I zobaczcie, jak jestem wyczochrana, bo właśnie jest taki wiatr na zewnątrz, że w ogóle jak siedziałam w knajpie, to kurczę, zapomniałam gumki do włosów, nie mogłam mieć, bo wiecie, wszystko miałam tak wrzadało. I tak samo nad zatoką, więc tutaj po prostu rozpuszczone włosy na zewnątrz to nie jest dobry pomysł, szczególnie przy jedzeniu, wiadomo. Więc tak, teraz muszę zmontować tego vloga, włączę tylko, żeby się renderował, potem pewnie całą noc będzie wrzucał. Jeszcze chcę tutaj poczytać komentarze i na nie odpowiadać. Powiem to jeszcze raz, że no po prostu tutaj będąc na Helu nie mam tak dobrego internetu i nie mam tyle czasu i mało odpowiadam na komentarze, bardzo mało odpisuję na maile i no niestety musicie mi wybaczyć, ale ja też czasami mam wakacje i nawet gdybym chciała, to po prostu no nie mogę, bo jak wracam wieczorem czy tam po południu do przyczepy, to ten internet nie działa tak jakbym chciała. Nie mam ochoty, kiedy jest piękna pogoda, przesiadywać tutaj i siedzieć przy komputerze. Tak. Jest coraz gorzej.
jestem ciekawa, czy wy to słyszycie i czy wy to czujecie. Nie wiem, na jakim przykładzie wam to pokazać, ale to wszystko się puja i rusza. Sushi. Sushi. Adidok. Adidok. Boisz się wiatru? Ej. Ja wam tu opowiadam sushi. Przed chwilą jeszcze ktoś jęczał, że chce ze mną spać. Cóż jest hitem. Zobaczcie, jak w tym świetle jakoś dziwnie wyglądam. Świecę się, jestem biała i tu widać moją plamę na czole. To moje znamie. Czasami niektórzy ludzie piszą, że jest jakiś zabieg czy jakaś operacja, że można to usunąć. Nigdy w życiu by mi to nie przyszło do głowy. Zresztą widzicie, że to bardzo rzadko widać teraz, ale teraz jest w ogóle jakieś dziwne światło i tu mam białą szyję, tu jestem brązowa, tu jestem biała. Ale to właśnie przez ten doktor G. Widzicie, jak on się tak błyszczy. W niektórych sytuacjach to wygląda ładnie, a w niektórych nie za bardzo. I tak na żywo właśnie widzicie, z nim się dzieje coś takiego i przez to, że jest taki szaro-biały, to czasami jak jest mocne światło przed kamerą, to fajnie wygląda, ale właśnie tak jak widzicie teraz, to taki dziwny efekt. Wiem, że macie teraz dziwny kąt widzenia, ale leżycie na laptopie, nie mam was jak inaczej położyć i oglądam właśnie YouTube'a. I powiem wam, że uwielbiam dla was nagrywać vlogi i bardzo lubię vlogi. I to jest chyba najfajniejsza rzecz do nagrywania, ale już mam ochotę, planuję i myślę o tym, o różnych testach podkładów, o jakichś makijażach, o takich rzeczach, już się stęskniłam za tym, żeby coś takiego usiąść i nagrywać i odpalić swój duży aparat, którego już nie odpalałam, nie wiem ile, bardzo dawno. A jeżeli pytacie o to, czym to nagrywam, to jest Canon G7X. To jest taka popierdółka mała, która niby ma dawać jakoś lustrzanki i myślę, że naprawdę sobie świetnie radzi. Też jest dosyć drogi jak na taki mały aparat, bo on kosztuje ponad 2000, ale nie wiem, czy to jest dwa, na pewno poniżej, między 2 a 2500 on kosztuje, także nie jest najtańsze, ale jakość jest naprawdę fajna i było warto. Jedyne co to, a nie zobaczycie tego, ale tutaj jak się go trzyma, to akurat ma mikrofon w takim miejscu, gdzie fajnie się go łapie, więc można przez przypadek paluchem zakryć mikrofon, co czasami mi się zdarza. I Tomkowi chyba w jakimś vlogu się zdarzyło, że zakrył palcem i nie było słychać. Ale tak poza tym to jest bardzo fajne. No więc tak, właśnie takie przemyślenie, więc jak wrócę do domu, to spodziewajcie się innych filmów. Ciekawe, czy się cieszycie, czy powiecie, że nie, że chcecie vlogi z kuchni zamiast filmików kosmetycznych. Dajcie znać w komentarzach. Hej, to ja. Słyszałam. Co, już idziesz do mnie? Dostała kawałek bułki, kończy mi się zakopać. Boże, jestem, świecę się na maksa. Zrobiło się mega, mega ciepło. To jest to, co właśnie wam mówiłam, ten krem Dr. G. Krem BB. Bo się mega jakoś taki, to czasami w kamerze dobrze wygląda, czasami widać, że właśnie jest taki mega, mega świecący. I byliśmy z sushi na małym spacerze. Tak, sushi? O, tam widać nasze zmywanie. Jeszcze dwie rzeczy do zmywania. Nienawidzę zmywać, no ale na kempingu nie ma wyboru. I byliśmy na zakupach. Mamy na deser arbuza. Kupiłam pomidory i ogórki. Zrobię małą taką sałatkę. I mam bułkę. I może trochę coś więcej owoców, trochę warzyw. Coś zdrowszego, bo wiecie, pokazywałam zupki, chińskie pączki, wszystko dobre, ale powiem wam, że po jakimś czasie po takim jedzeniu, dlatego ja na przykład nie mogę się tak w kółku tylko źle odżywiać, bo ja naprawdę to czuję, bo organizm naprawdę to czuję, jak się źle odżywiam, jem źle jedzenie, bo się czuję taka, spać mi się cały czas chce i taka bez energii w ogóle. No, ja naprawdę to czuję, że to nie jest jakiś, wiecie, tylko ja naprawdę wiem, kiedy muszę coś zjeść normalnego. No i może co? A cóż, może jeszcze pójdziemy na zatokę. Tak się ładnie zrobiło. Znaczy cały dzień było takie ładne słońce, tylko teraz nie wieje aż tak mocno. Chodź! Chodź, idziemy jeszcze na zatokę. Słuchaj, chodź. Chodź.
Chodźcie, pokażę. No chodź. O. Zobaczcie, jak pływają. Będzie wiało. Także taki był dzisiaj vlog, pewnie nic nie słychać, bo bardzo wieje, ja już uciekam. Dzięki i do zobaczenia. Słuchajcie, pierwszy ulubieniec i postaram się tym razem pokazać nie tylko, bo zawsze w sumie mówię tylko o serialach i książkach, a obiecuję, że teraz postaram się dodawać więcej takich różnych ulubieńców, cuchów, jedzenia